Nawa Oskara Zięty, instalacja na najmniejszej z wrocławskich odrzańskich wysp, wyspie Daliowej. Rewitalizację tej wyspy rozpoczęliśmy w 2016 roku, a zakończyliśmy w 2017 roku. Stąd Nawa Oskara Zięty jest symbolem europejskiej stolicy kultury. Tuż przed odsłonięciem Nawy, na tym skwerku, dokładnie tu, gdzie pokazuję, odkryłem gniazdo, gdzie kaczka wysiadywała jajka. Zatelefonowałem wtedy do szefa wrocławskiego zoo, zapytałem, jak długo może to potrwać. On powiedział, jeszcze 2 dni. Przesunęliśmy odsłonięcie Nawy. Strażnik miejski pilnował, żeby się nic nie stało kaczką. Po 2 dniach pani kaczka wyprowadziła młode kaczęta do Odry. Raz jeszcze Nawa Oskara Zięty. Dzieła Oskara Zięty można obejrzeć tutaj, ale też w siedzibie Europejskiej Stolicy Kultury, w dawnym barze Barbara, róg Świdnickiej i Kazimierza Wielkiego. Tam są piękne krzesła autorstwa Oskara Zięty. Tym samym przeszedłem do opowieści o krześle, ale zanim krzesło, przejdźmy jeszcze na chwilę na Wyspę Piaskową, gdzie inna instalacja, której korzenie sięgają 1970 roku. Z Wyspy Daliowej przeszliśmy na nieodległą Wyspę Piaskową. I oglądamy w tej chwili instalację Jerzego Beresia. Instalacja ta nosi tytuł Arena. W 1970 roku we Wrocławiu odbyło się sympozjum plastyczne Wrocław 70. Z tego sympozjum przetrwały 2 projekty. Właśnie Arena i krzesło kantora. Krzesło jednakowoż zbudowaliśmy dopiero w 2011 roku. Ta instalacja została zbudowana w 1972 roku, wkrótce potem uległa zniszczeniu. W roku 2010 Zbyszek Makarewicz, znany rzeźbiarz wrocławski, bardzo namawiał mnie, żeby zainteresować się sympozjum plastycznym Wrocław 70 i wtedy odnowiliśmy właśnie tę instalację. Instalacja Jerzego Beresia, rok 1970. Tadeusz Kantor zaprojektował słynne krzesło w 1970 roku. Nazwał je pomnikiem niemożliwym. I rzeczywiście, choć miało w 1970 roku stanąć we Wrocławiu, nie udawało się realizować tego projektu aż do roku 2011. W 2010 roku poprosiłem Dorotę Mąkiewicz, która wówczas szefowała Muzeum Współczesnemu we Wrocławiu, aby gdzieś w przestrzeni miejskiej wreszcie umieściła krzesło Kantora. Dorota w porozumieniu ze spadkobiercami Tadeusza Kantora doprowadziła do tego, że krzesło stanęło tutaj, blisko Odry, nieopodal Teatru Współczesnego. I ciekawostka, są 2 takie krzesła w Polsce, jedno tutaj we Wrocławiu, a drugie w Hucisku, nieopodal domu, gdzie mieszkał wybitny artysta Tadeusz Kantor. Opowiadałem o sympozjum plastycznym Wrocław 70. To sympozjum zostało ponownie zaprezentowane wrocławianom na wystawie w Muzeum Współczesnym przy Placu Strzegomskim. Mają Państwo w oczach schron z Placu Strzegomskiego, dzieło architekta Richarda Konwiarza, o którym też kiedyś opowiadałem. Ten schron oddaliśmy artystom, współczesnym artystom, a na samym schronie widać wspaniałe dzieło, było, będzie, Stanisława Drużdża. To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej, wrocławianin. Właśnie dlatego przyszliśmy też na plac Nowy Targ, ponieważ inna z instalacji Stanisława Drużdża, instalacja pod tytułem Koło, jest do obejrzenia tutaj, przed budynkiem Urzędu Miejskiego. To swoistego rodzaju kwadratura koła. Poezja konkretna jest połączeniem sztuki słowa i sztuk wizualnych. Odszukajcie Państwo jeszcze inne instalacje, inne murale Stanisława Drużdża we Wrocławiu.